Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest odcinek z Kocha, ponownie przedostatni, można powiedzieć, jeżeli nic nie wypadnie. Jeżeli chodzi o główną fabułę, bo później pewnie jeszcze polecimy tutaj operację w Ardenach. No i mamy tak, luty 1945 roku, Poznań. Armia Czerwona zajęła Warszawę dopiero w styczniu 1945 roku, niemal 3 miesiące po tym, jak Wehrmacht zdławił skazane na porażkę powstanie Armii Krajowej. Opuszczając polską stolicę, wojska Hitlera zmieniły leżący na zachodzie Poznań w swoją fortecę, Festung. To właśnie stacjonujący tutaj garnizon Wehrmachtu wspierany przez 9. Armię miał powstrzymać marsz Armii Czerwonej. Poznań zbudowano wokół średniowiecznej cytadeli, którą Niemcy wykorzystali jako ostatnią linię obrony, lecz kamienne mury i szańce nie mogły zatrzymać wojsk radzieckich. Isakowicz opisał brawurowy atak Armii Czerwonej i zawziętość osaczonego przeciwnika. Nie doceniliśmy radzieckiego kolosa. Każde 10 rozbitych dywizji zastępowało kolejnych 10. Generał Franz Halder, Wehrmacht. Wehrmacht. No to zacznijmy. Tak, na ostatnią chwilę, poroczniku? Majdanek? Partyzanci? Morderstwo? Takie coś chcecie wysłać? Tak, ludzie muszą się o tym dowiedzieć. Wasze słowa mają dawać im siłę, a nie wpędzać w rozpacz. Wiecie, jaką to szkodę może wyrządzić działaniom wojennym? Szkodę wyrządza udawanie, że nic takiego nie miało miejsca. Te słowa nie opuszczą tego pokoju. Prawda w końcu wyjdzie na jaw. Trochę się pogubiliście. Zmiana otoczenia dobrze wam zrobi. Zgłoście się do pułkownika Sajtowa w 8. Armii Gwardii. Przydzielacie mnie do batalionu karnego? To wyrok śmierci. Ich historię opowiedzcie, poruczniku. Póki jeszcze możecie. No ale kurde, podoba mi się tak ten główny bohater, że ma jaja, koniec końców. Bo rzeczywiście mogłoby być tak, że... No było tak, nie ukrywajmy. Było tak, że zatajali to gówno niestety. Odgościłem lekko mikrofon. Chyba to. Albo chyba nie to. Bo chyba to. No ogólnie... Co mogę powiedzieć? Historia tutaj mocna. Patrzę przy sobie typowa, ale mocna. Melduję, że zajęliśmy pozycję wokół poznańskich murów. Ale to fajnie wygląda, te mury. Towarzyści, reszta Armii Czerwonej przemieszcza się w kierunku Odry i Niemiec. Nam przypadł w udziale zaszczyt wyplenienia z miasta szwabskiego robactwa. A zalęgło się głęboko. Musimy zająć zewnętrzne reduty, a potem przedrzeć się przez miasto aż do samej twierdzy. Jednak oddziały pancerne mogą ruszyć dopiero, gdy zniszczymy działa przeciwpancerne na murach. W trakcie, gdy będziemy przebijać się przez mur, nasze lotnictwo przeprowadzi rozpoznanie. Następnie piechota i pancerni wedrą się przez wyłom. Gdy już pokonamy zewnętrzne umocnienia, ruszymy przez miasto i zabezpieczymy pozycję na placu i w ratuszu. I w końcu osaczymy te szczury w cytadeli. Wiem, że to jest cytadela, a nie zamek i to są kompletnie inne realia. Przedarcie się przez zewnętrzne mury i zajęcie części miasta. Spodziewajcie się zażartej obrony muru. Uważajcie też na ataki z redut na waszych flankach. No wracając, wiem, że to jest inne realia i tak dalej, ale powiem wam, że... Ciekawa sprawa, budujesz wezmę jako Polak miasto, zamek tylko po to, żeby kilkaset lat później Niemcy się bronili w nim przed Rosjanami. A tutaj mamy już pierwszych wrogów. Generale Czujkow, tu generał pułkownik Władimir Kołpakczyk z 69. Armii. Prosimy o zaszczyt zajęcia Poznania. Może powierzycie nam dowództwo, a sami rozpoczniecie przygotowania do ataku na Berlin? Nie sądzę. Generał
zapewnienie wam wsparcia absolutnie nas nie zadowala. Zatem zaatakujemy z dwóch stron. Poinformujcie swoich żołnierzy, że my atakujemy od wschodu. Niech uważają, w kogo celują. Ja... 70. Ja pierdzielę, jaka wewnętrzna walka, kurde. Dobra, ale tak, przebijamy się. Wy podejdziecie. Kurna, czekajcie, bo tutaj mamy tego. Tu mamy tego. Trzeba znaleźć inną drogę. Wejdź tutaj lepiej, snajper. Meduje, że zwiadowcy znaleźli miejsca, w których mur jest w kiepskim stanie. W podwodzie mamy ISU-152. Może tak ciężka jednostka zniszczy mur i wjedzie do środka. Chwila, bo ja kurwa gubię moździerze. Oni jeszcze mi gadają tutaj i ja nie mogę się skupić w ogóle na czym tutaj na działaniu, tak to nazwijmy. Fragment zniszczonego muru. Ale to rzecz, że ja przez lód mam się przedzierać wtedy? Weź tutaj. Idioten. Co? What the fuck, mate? Czy ja nie straciłem żadnej jednostki piechoty? Bo mi się zdaje, że miałem troszkę więcej, ale... tam zastąpi się nimi... kolejną piechotą ich. Co tutaj mamy jeszcze? Moździerze... CKM-a zrobiłem? Nie zrobiłem, a CKM się przyda. I... jeszcze oddział moździerze... Ja pierdolę! Nie wiem, co się właśnie wydarzyło? Czemu wy tutaj jesteście? Klikam, żeby atakowali gościa, oni biegną mi wzdłuż muru. Teraz muszą wrócić. Ja pierdzielę. Drużyna KM-u czeka na rozkaz. Ta gra jest taka losowa, kuźwa. Dobra, dość mi ochotników. Oni rozwalili pepanca, dobra. Ja właśnie moździerzy tutaj potrzebuję. Żeby mi troszkę przetrzebili wroga. O, oni się normalnie wpieprzają tutaj. Więc wjeżdżajmy również. Ten moździerz wrócił śmieszny? Jeszcze nie. Dobra, wszyscy wypad z tego domu. Idziemy. Wal ich tutaj na pyrkę. Nie przemieszczasz moździerz! Kuźwa, tylko strzelasz do nich! Ty pieprzony idioto! Rzuć to gówno. Uzupełni mi saperów. No, gdyby mi moździerz kuźwa działał, to też już by był po drugiej stronie muru. Debilu. Kuźwa. Jeszcze dwa... Ten moździerz... Gdzieś tu jest. I ten moździerz, ten CKM... O, tajczuk jeszcze wziąłem. Dobra. Też tutaj są. Dobra, ustawcie się w takim... razie tutaj, fragment zniszczonego muru. Ale co, że on ma pierdolnąć? Czy ja mam chyba z moździerza pierdzielnąć? Cofnijcie się w takim razie. Czekaj, bo oni sami misję zaraz skończą. Są moździerze kolejne. Czy tu starczy ten jeden strzał, czy co ja mam zrobić? Czy żeby lód mi się nie załamał? Chyba, że... Dobra. Dobra, teraz stop. CKM wjeżdża. Mówię im stop. Zmieniam im pozycję. A ci i tak swoje, kuźwa. To wejdziecie tutaj, a CKM-owi kazałem wjeżdżać. A CKM stoi jeszcze. I mi jeszcze kamerę tutaj przesunęło, Jezus Maria. Chodźcie tutaj. O kurna, hello there. Rzucaj tutaj. Dobra, ci zdjęci. Dobra. Pepance im zatrzymaliśmy przed zabraniem. Tutaj, czy ktoś uzupełnienia potrzebuje? Na szczęście... Ja potrzebuję moździerz. Ta banda debili. Czy można tutaj pod skróty klawiszowe ich dawać? Powinienem pomyśleć o tym wcześniej. Dobra, chodźcie tutaj wszyscy wtedy. Jezu, wszyscy, a zaznaczyłem, a ci nie idą.
Trochę narzekam, no ale nie ukrywajcie, rzeczywiście czasami... Nie wszystkie takie moje akcje są kwestią przypadku albo mojej głupoty. Niektóre. Nie wszystkie. Dobra, czołgi jechać. Komisarz odwołany. Zróbcie te pepance. A czy w sensie te przeciwpancerne granaty. To na razie mi wszystko pasuje. Mógłbym wziąć ich. Czy wy nie mieliście to zająć? Czy ja to mam zająć? Dobra, to na razie ja tam zaraz się udam wtedy. Oni rozpoznanie robią. Czy starczy, że ten punkt zajmę? Czy te pozostałe dwa też muszę porobić? Zaraz się przekonamy. Okej, no zaznaczyło mi. Tylko właśnie nie, czy ja mam iść tam pomóc na wschodzie? Autozapis. Dobra, teraz chyba ruszyli dopiero tutaj montować. Spoko też, że na jednej stronie możemy się skupić. Aż się przypominają czasy Multika. W ogóle sprawdziłem Multika. To... co wy tutaj robicie jeszcze? Sprawdziłem tego... filmy z Multika, jakie to były. I się okazuje, że było zarówno tam, że Luther, Wotan, ja i Lukas, Wotan, Luther i ja. Oraz było też, że było z Kiksuniem i tak dalej. Bez Lutela wcześniej. Więc to powiem wam, że kurde, to były czasy. W jednym z tych budynków dowodzenia prawdopodobnie przetrzymują jeńców wojennych. Nie walcie ze swoich z moździerza, jak już nikogo nie ma tutaj z wroga. Nie mamy pewności, ale raporty donoszą o 20... Walniesz tutaj? Astrzela, żołnierze, waszym zadaniem jest zajęcie tych budynków. Jeśli dacie radę, wejdźcie do środka... No podjedź i jebnij mu w tą dupę tutaj. Jest, musi podjechać na metr. Słyszeliście? Ale rozwalił hitem chociaż. Ale co z tymi jeńcami wojennymi? Wyjebane w nich. Dobra. Tutaj poborowi biegną. Zróbmy tam rekonesans. Muszę te moździerze dać jakoś razem. Można ich grupować? Czekajcie, zobaczę. Pokaż, bo chyba nigdzie nie widziałem opcji ustawienia klawiszy. Resetuj dźwięk, grafika, rozgrywka. Zatwierdź. Opcje. Opuść mecz. Uruchom od początku. No nie widzę niestety. Jezu, to przesuńcie się, bo chcę sobie podzielić na dywizję piechoty, pancerne i CKM-u. A jeszcze snajperzy tutaj są. Snajperzy, też chodźcie tutaj. I tutaj gdzieś snajper... Jezu, serio, wy mi tutaj stoicie. Chodź do przodu. Okej, oni niech na razie tak zostaną. Rekruci. Dołączysz? Dołączyli. Jezu, czemu się nie kliknęło? Dobra, dołączył. A, zapomniałem właśnie. A co wy tu robicie? Wyjdź. Znaczy, w sensie, ich rzeczywiście dałem, to potwierdzam. A dam wam miotacz ognia. I... Dawam, żebyście amunicję tutaj zbudowali. Bo chciałem tutaj też, żeby zbudowali i zapomniałem o tym. No a tutaj zarówno oni się przydadzą jako spawacze. I jako ten. Akcja. Dobra, tutaj dzieją się dymy. Czy macie pepans? Nie macie pepans niestety. Zwiad powietrzny w gotowości. Tutaj mamy jednych snajperów, tutaj mamy drugich snajperów. Dobra, przyszli. Odwołałem wam to niestety. Już? Nie, jeszcze są pancerni. Zamiast odwrotu wybrali śmierć. Kto kurwa zginął? Snajper? Dowództwo zniosło rozkaz numer 227. Moździerz nie? Nie wiem, kogo ja straciłem nawet. Jak nie wiem, kogo straciłem, to znaczy, że nie był ważny. Chodź tutaj.
Trzeba ich rozjebać rzeczywiście. Wal tutaj granata. Dobra. Jak? Udało się. Dobra. Dobra, przesuńmy na razie tak, żeby zorganizować. Czy tutaj artyleria, piechota. A moździerzami też podejdę. Dobra, i wjeżdżamy czołgami najpierw. Ten punkt jest zajęty, na to wygląda. Więc trzeba tutaj podjechać. Mamy rozkaz wymarszu. Jakie potwierdzam rozkaz wymarszu. Jesteśmy na zachodnim placu. Dobra, ło kuźwa. Co my tu mamy? Ło kuźwa, ile my tego mamy? Snajper został. Snajper pójdzie od tyłu. No wy pepanców nie macie niestety. Fuck. Dobra, ale macie... Wyjebane w te pojazdy, zrobi się nowe. Czemu ty tutaj jedziesz? Co ty odjebałeś właśnie, gościu? To samo, co ten odjebał. Ej, no ja nie mam pojazdów na to. Weźmy szybko poborowy. Ciężkie działo pancerne mi zrób, proszę. I teraz tak, tutaj mam saperów. I tutaj było działo pepant. Czy możecie to podnieść? Nie, wy zostańcie. Dobra, ej, na razie czyszczę. Na razie czyszczę, wam powiem. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Okej, oni przejęli działo pepant. Dzielna piechota zdobyła się na największe poświęcenie. I walcie tutaj w pepanca. Wy musicie mi... Zdejmijcie mi najpierw tego. Dobra, w budynku... Nie, w budynku wybieg. Wybieg z budynku. Dobra, i teraz pepanca musicie... A, oni już zdjęli pepanca, dobra. Tutaj ktoś wybieg. O kurde, tego pepanca mi zdjęli. A ci rekruci w końcu przybędą tutaj? Jezu, co te świeżaki tutaj robią? Chodź tutaj. Są rekruci. Ale no niestety mi się saperzy zesrali kompletnie. To dwa oddziały saperów wypadałoby zrobić. Co tutaj gościu robi z tym czołgiem? Ciężko powiedzieć. Co tutaj się... Jak się kurwa minęli? Dobra, dawaj. Dawaj, ustaw się tutaj. Wsparcie ogniowe Iła. Dobra, wiecie co? Olejcie to na razie działo. O kuźwa, co tu jeszcze ten? CKM robi. Ciężko powiedzieć. Chociaż nie, ty uzupełnisz. Okej. I ta, a wy wejdziecie na punkt. Co się to kuźwa dzieje? Ustawcie się tak, bo ktoś do was wali. Dobra. Snajperzy tutaj weszli, ale dostają też na dupę. Tu jest CKM. Zajmij lub zlikwiduj placówkę. Nieprzyjaciel wybił nam kolejny oddział piechoty. A, to nie ten oddział piechoty. Taki plus. Dobra, wy wjedziecie tutaj, bo tutaj nie ma nikogo, kto może wam się sprzeciwstawić, tak to nazwijmy. Młodzież tutaj podejść. Podjedziesz tutaj? Widzę, że się obracasz zbyt powoli. Ale dobrze zajebał. Zajęliśmy plac. Świetnie. Teraz zbierzcie oddziały i zajmijcie kolejny plac. Okej, dobra. Wjedź tutaj. Kogo mamy? Poborowych. Melduję, że znaleźliśmy naszych towarzyszy. Dajcie im broń i niech się włączą do walki. Dajcie, to wy mi lepiej saperu, bo potrzebuję do naprawy oddziału. Znajdź i ocal bataliony karne uwięzione w Poznaniu. Wy żyjecie? O, żyjecie. Not bad. Tylko rzeczywiście muszę im coś poprzydzielać.
Powiedz mi, jakakolwiek specjalizacja jednostek mi się skończyła w tym momencie. 6, tutaj nie miałem jakichś mniejszych, jest 5. Do CKM-u mi dołączysz? No oni tutaj aż z bazy muszą niestety lecieć. Działo pancerne. Średni niszczyciel czołgów, czołg lekki. Żołnierze, dostaliśmy nowe rozkazy. Mamy wziąć udział w walkach w Berlinie. Generale Czujkow, do was należy pozbycie się wszystkich Niemców z miasta. Nie zawiedźcie nas. Czyli co, że nasze ci się wycofują? Jakie kurwa w Berlinie, jak my w Poznaniu jesteśmy jeszcze? Miotacz gotowy do akcji. Wy pojebani jesteście, pimpek. Dalej ruszamy. Wait. Ja tu widzę rzeczy. CKM. Obsadzić moździerz. Obsadzić tamten KM. Dobra, wy też się ustawicie. Tylko ustaw się przodem, kolego, bo saperzy dopiero biegną. Nowy T-34 stoi w gotowości. Dobra, pójdziesz naprawić. Też sobie weź miotacz bojowy. I postaw mi tutaj... na paliwo? Nie mogę? Brniemy w śniegu. Nie mogę. No dobra. Okej, dobra. Tym CKM-em to bym fajnie rozejrzał się. A nie, snajperzy mi poginęli. Dobra, to ten oddział piechoty mi zdech wtedy. Dobrze wiedzieć. No dobra, to jest chyba... A, tutaj będzie ten. Jeszcze zamek, ten Poznań. Stadela. Ktoś mi tutaj z moździerza wali. Ja nie wiem, czy to nie są moi w sumie. Już naprawiliście to? Dobra, tutaj mamy czołg. Dobra, walcie. Czy u nich jakieś moździerze widać, co strzelają? Na kiwie w sumie. A trochę, to chyba po moich, od moich jest w ogóle. Moździerze też podejdziecie. Tutaj moździerz zostawiłem jakiś? Tak, ty też podejdziesz, moździerz. Mam nadzieję, że to był wróg, bo ten ostrzał po swoich był trochę dziwny. Zróbmy rekonesans w tym miejscu. Ewentualnie czołgiem i saperami podjadę. Czemu tu moździerz napierdala do nas? Towaryści, jesteśmy za wolni. Musimy przyspieszyć i wkrótce zająć Poznań. To wygląda, jakby puste było. Są bardzo ograniczone, gdyż inni też ich potrzebują. Zabezpieczymy cel. Dobra, podejdziecie grupą. A że Poznań, że jeszcze tutaj muszę zapieprzać? Ja pierdziele. Nie zajęli tego punktu, banda idiotów. Jakie rozkazy? No musisz tutaj lecieć. Dział pancerny przyjął rozkaz. Moździerz gotowy do działania. Moździerze, też się udacie. Wiesz co, ty zostań. CKM i was wezmę jeszcze. CKM, wiesz co, zostań jednak. Wal tam śmiało, CKM. Ile wlezie? Dobra, uzupełnijcie mi tych. Moździerz właśnie w asyście zostaje. No wy musicie ich ściągnąć, kuźwa! Tak, taką przewagę, dosłownie ogniową macie! Dobra, tutaj się wyrypaliśmy. Wal tu! Wal w nich! Macie coś? Macie ładunek wybuchowy? Straciliśmy załogę moździerza! Nawet nie wiem, gdzie moździerz mi zginął. No dobra, tutaj piechota mi niestety zesra się. O kurna, ten czołg też mi się zesra. Wsparcie ogniowe. Szturmowik przeprowadza atak. IU-2 atakuje. Miotacz ognia w gotowości. Czekaj, tutaj moździerz jest? Został po nich? Nie, 3 moździerze. To mi tutaj moździerz zdech. O kurde. Zgłaszamy gotowy. O kuźwa, tutaj jeden saper został.
schowaj się. Karany jest śmiercią. Przyjaciel zniszczył jeden z naszych pojazdów. No kurde, że mi tego sapera chcą okrążyć. Szybko dołącz, uzupełnij saperów. Meldują się saperzy. Dobra, uzupełnili saperów. Wal tutaj w nich. Saperzy, czy możecie coś mi tutaj ustawić? Ustawcie paliwo. Znaczy ustawcie nawet to. Pierdolę to ultimatum, kurna. Gdybyście... O jest, termin wyznaczony przez dowództwo. O kuźwa. Trzeba się spieszyć, rzeczywiście. To może zapisz grę. Zapisz grę. 12 tutaj będzie 1. Bo jeszcze nie, bez zapisu leciałem. Tak bezstresowo grałem, nazwijmy to. Dajcie mi jeszcze saperów wtedy. A ty leć. To tak, ty, karny batalion, dołącz tutaj. A wy? Walicie w ten czołg? To trochę dupa. Ale na razie muszę znaleźć lepszy punkt, w co walić. Od tego mam tych. Od tego mam świeżaków, tak to nazwijmy. Samolot szturmowy może ruszać do akcji. A, mogę też zwiad zrobić na przykład, zamiast ludzi na śmierć wysyłać. Mamy tutaj moździerz. Tutaj możecie palić. Dobra, są ochotnicy, są świeżaki. Kuźwa, gdzie? Jak tutaj? Ja pierdzielę. Ile ja rzeczy muszę obserwować teraz? Straciliśmy oddział piechoty. Zamiast odwrotu wybrali śmierć. Cześć, czy mi tutaj piechota się zesrała, tak? Dobra. To jedźcie mi tutaj, bo to się pojebane akcje dzieją. Dobra, na razie jakoś to oni... Ten czołg mi robi robotę jeszcze. Kuźwa, oni walą tym. No Jezu, miałeś na wstecznym cofać się. To manewruj gościa. Ja się zesra. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. No mi się czołg zesra niestety. T-34 wyrusza. Szyby frontowi poborowi. Co tutaj się dzieje, kuźwa ziom? Jezu, to dosłownie egzekucję mi na nich przeprowadzili. Trzeba coś zbudować. Czas ruszać, dawajsi. No z dupy całe wsparcie od razu kurna na Berlin wycofują, no. Uszy mi odmarzły. Co ja mam kurwa zrobić? Nie możemy tu zostać, dawajsi. Szybciej! Wejdź do tego budynku na przykład, odwrócisz uwagę. Jedziemy. Aby mi tego budynku nie rozwalili w sumie. A już zająłem ratusz. Melduję, że zabezpieczyliśmy oba place. Dobra robota. A zdobyła się na największe poświęcenie. Kto się kuźwa poświęcił teraz? Będziemy to dla Stalina. Dobra, ty opuść miejsce. Opuść, bo masz pepance. Gościuś mi się wycofuje. Trwał to zapis. Czy ten punkt miałem zająć do tego czasu w terminie? Nazwijmy to. Nadszedł czas na nasz główny cel. Położoną na północy Cytadelę. Tam właśnie znajdziemy pozostałe niemieckie oddziały. Zbierzcie kurde. Siły po raz ostatni, bracia. Powiem wam, takie déjà vu mam z tymi moździerzami, bo każda moja gra wygląda podobnie. Że ja pierdzielę. Weźcie. Nie możecie tu nic postawić. Pomóżcie im, kuźwa. Rzuć mołotowa. Jeb. Dobra. Tutaj coś przyjeżdża. A, to. Weź tam pomóż. Pomóż nawet. Chociaż wy w sumie możecie zaryzykować. Kurde. To palniecie z tego? No oni nie wystrzelili ani razu w tego tygrysa, kuźwa. No nie, oni nie uderzą. Co jest? Jak kurwa zdolność? Ja chcę przełączyć
tutaj na... Ja pierdzielę. Jesteście kuźwa specjalni. Ta gra czasami tak nie reaguje na moje tutaj rozkazy. Walcie tutaj na dupę. Okej, okay, wy też pod to, ten Poznań idziecie, miasto Doznań. A... Nie wiem, w czołg spróbujcie walnąć. Ja tu wsparcie wyślę. O kuźwa, co to był? Jakiś ostrzał nagle? Dobra, podjedziemy. Ogólnie co do Poznania, to ostatnio widziałem ponownie filmik, jak to ta babka, tej narzeczony i były, co były zastrzelił narzeczonego, o, to jest kurwa synem kogo. Klasyka. Ale co ciekawe, ja tamtego dnia, to się wydarzyło, to ja akurat od kumpla wyjeżdżałem, dosłownie tego dnia. To prawda, nie było mnie na tym filmiku, tak to nazwijmy, ale... To był taki mindfuck, wyjeżdżam z tego Poznania i nagle jeb! Okazało się, że tam ktoś kogoś zabił. Pamiętam, jak opuszczałem raz Koszalin, do domu jechałem ze studiów. Mamy drugą załogę KM-u, haha. To tego samego dnia, co wyjeżdżałem z Koszalina, to... Escape Room się spalił z jakimiś tam nastolatkami. Dołączcie mi do saperów. Walcie w tego tutaj typa. Dobra, czy mam jeszcze gdzieś potrzebne uzupełnienia? Do nich dołączycie, do moździerza. Dobra, czołg zniszczony. I teraz praktycznie musimy tak to robić. Dobra, czy... To wszystko mogę wysłać do przodu. Saperów również. Moździerze przybliżę. A, to się akurat przyda, samolot rozpoznawczy. Wal tutaj, gościu. Dobra, walcie ich na pyrtkę. Czy ma gdzieś jakiś budynek do wejścia dla CKM-u? Trochę średnio bym powiedział. Zlikwidowano jedno z naszych ciał. O kurwa, tu są jeszcze dwa działa przeciwpancerne. Podejdźcie. Walcie w pepance. Czy my mamy... Naprawiaj mi go. Dobra. Słuchajcie, walcie w, nie wiem, w nich na przykład. No jeden czołg mi niestety się zesrał. Ustaw się, nie jedź! Ci silnik mu się chyba rozjebał. Ty jesteś upośledzony? Nie, ja coś innego miałem zaznaczone. Kurwa, ale dymy. Czemu wy tutaj biegniecie? Skończyli mi się saperzy. Fakcie, ja nie mówię, że wszystko muszę dosłać teraz. O Jezu, ale będzie wczytywanie gry na pewno. No tutaj mogę poborowych wysłać. A tu jest CKM. I tu mam moździerze. Weź tego, strzelaj w to, kuźwa, bo to się tak zasłania, że... Zaznacza, że oni zaraz podwejdą do tego budynku. No i mamy po tym. Po czołgu. Jezu, ciężkie działo pancerne, nie wiem. Tylko to gówno zanim przyjedzie, to chwilę mu zejdzie. Co jeszcze, ja moździerz kliknąłem przez przypadek? Czwarty moździerz, ja pierdzielę. Saperzy czekają na rozkaz. Dawaj, poborowymi to zmontuję. Dawaj, szturmowik, wal tam na dupę gościa. Daj nawet snajpera. Trzeba coś zbudować? Drugi spacer przeprawia.
Oni idą. Mamy go! No, moździerzami to ja mogę ich teoretycznie porobić. O kurwa, ładnie je byli. Tylko jeszcze bym potrzebował tutaj. Jesteście tu? Dobra, bo potrzebuję zwiadu. Chuj z KM-em. Chuj z KM-em. Rekrucie do mnie robi za KM-a. Dobra. Co mi tutaj pokazujecie? Tutaj jest dwóch. Gotów do rozpoznania. Dobra, kolejny rekrut przybiega, ci biegną. Pojazd ze snajperami się pojawił. Czasu jeszcze trochę mamy. Przyjmijcie mi pepanca. Przyjmijcie mi CKM-a. I ruszcie się. Uzupełni mi. Co tu jest, kuźwa? Kto to jest? Co to kurwa jest? Samolot szturmowy może ruszać do akcji. Wkrótce dostaniemy. Drużyna saperów przemieszcza się. Wyruszamy. Celują w nas! No walcie ich na dupę tutaj. Kolejne oddziały. Kogo? CKM-a? Nie wiem kogo. Chodźcie tutaj. Wjeżdżać. Musicie mi odsłonić teren. Dawać zwiad. Odcinek trwa 37 minut. Tutaj czołgi przejechały. Jedzie. Kurna, tutaj coś się dzieje. Dobra, jedźcie dalej. Na razie na czysto. Dobra, nie jest czyste. Chodźcie tutaj. Walcie ich tutaj na dupę. Zatwierdzono atak powietrzny. Wal ten tutaj budynek. Musicie podejść, widzę. Chciałem to zajmij cytadelę. Mogę ją zniszczyć? Jezu, wy się przesuńcie, bo mi tutaj przeszkadzacie w sumie. Weźcie sobie miotacz. Przybyły oddziały frontowe. Odwrót karany jest śmiercią. Walcie tu może, na razie. Czy coś mi jeszcze przybyło? Zniszcz wszystkie niemieckie haubice w Poznaniu. Generalmajor Matern. Oddajemy się. Ha! Udało się, frajerzy, nawet nie wiedziałem, co ja robię. Dowództwo kazało przekazać wam swoje gratulacje. Mieliście zostać wycofani spod Poznania, ale udowodniliście, że dacie radę wykonać robotę. Co, pojebana akcja, ziom, co się stało? Mieliśmy fortecę. Poznań należy do nas. Okej, fajnie, udało się. Nie narzekam. Powiem wam, że troszkę się stresowałem tym terminem czasowym i tak jak mnie rozwalili tam całe zaopatrzenie, co wjechałem. No ale na bota moździerze robią robotę akurat. Dziękuję za oglądanie w takim razie. Widzimy się pojutrze. Pojutrze będzie przedostatnia misja, za 4 dni będzie ostatnia. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.